Cześć, z tej strony Oskar i witam w moim retro pokoju. Dzisiaj chciałbym pokazać moją kolekcję czasopism PSX Extreme, które zbieram od lat 90. Sporo numerów mam, ale paru numerów, a nawet więcej niż paru, nie posiadam. W ostatnim czasie trochę tutaj numerów mi doszło, więc chciałbym je uzupełnić i za chwilę będziemy to robili sobie tutaj na ekranie. Po prostu pokażę Wam teraz, możecie zobaczyć, mam dwa takie duże pudła, w których trzymam te numery od pierwszego do najnowszego. No i są braki, będziemy zaraz sobie to przeglądali i sprawdzali, jakich tutaj numerów mi brakuje, jakie uda mi się właśnie uzupełnić dzięki tym zakupom i zbiorom z ostatnich 2 miesięcy. Część zebrałem na tej imprezie 25-lecia PSX Extreme, część kupiłem. Część tutaj kupiłem właśnie od osób prywatnych, gdzieś tam na Oliksie, na Allegro czy gdzieś, a część dokupiłem w sklepie Pixela PSX Extreme. Kupiłem na przykład numer zerowy, kupiłem reaktywację numeru pierwszego, mimo że już go mam. No i sobie zobaczmy ogólnie, czego mi brakuje. Przy okazji tutaj takie dwie prośby. Być może ktoś z Was ma jakieś stare numery PSX Extreme, których mi brakuje i chciałby się ich pozbyć, to proszę o kontakt na priv, na mojego messengera, albo na retroarchiwizację, albo na Oskar Wondolowski, albo na mojego maila oskar344@wp.pl. Myślę, że jakoś się pewnie dogadamy. Plan jest taki, żeby zebrać wszystkie numery, bo to jest ostatnie czasopismo, które zbieram, którego nie mam w komplecie, bo na przykład jakiś PlayStation Magazine, PSX Fan, PlayStation Plus, Secret Service, no co tam jeszcze, tak sobie tutaj zerkam na bok. No a jeszcze pewnie jakieś tu czasopisma z tych z lat 90. to mam w kompletach wszystko, a PSX Extreme nie mam, więc fajnie będzie to uzupełnić, ale też nie tak, żeby mieć i żeby to leżało, prawda? Tylko chciałbym jakoś tutaj spożytkować te wszystkie numery i taką mam koncepcję, ale jeszcze nie do końca dopracowaną, być może Wy mi coś podpowiecie. Macie jakiś pomysł? Po prostu, gdy będę jakąś grę pokazywał, na przykład z PlayStation 1, z PlayStation 2, mam tutaj na półkach, tak? No to wcześniej zawsze będę brał taki numer i sprawdzał recenzję, jakąś tam ocenę, jakiś tam fragment recenzji będę przytaczał. To samo będzie tyczyło się gier na PS3, PS4, PS5, które też na kanale pojawiają się. Może nie tak często jak gry retro, ponieważ nadal jest to kanał retro, mimo że mam PS5 i trochę nowych gierek ostatnio się pojawiło. No to retro i tak będzie tutaj górowało. No niestety nie mogę tutaj za bardzo Pegasusowych tytułów przytaczać, ale na przykład pod koniec stycznia ma wyjść Pegasus Extreme, też specjalny numer PSX-a Extreme, tylko właśnie o Pegasusie, więc tam pewnie będą gry Pegasusowe. Będziemy sobie ten numer też tutaj sobie na kanale oglądać. Jeśli ktoś nie wie, to niech sobie zamówi, tam bodajże 20 parę czy 30 zł kosztuje, to kurde, to co to jest? To więcej na fajki się wydaje, albo na wódę. No, myślę, że jeśli ktoś z Was lubi Pegasusa, to warto to sobie kupić, prawda? Więc koncepcja jest taka, żeby właśnie pokazywać na początku recenzję, czy zapowiedź, czy jakieś screenshoty. W każdym razie i też nie tylko z PSX, również z innych czasopism, właśnie na przykład PlayStation Magazine, na przykład z PlayStation Plus, PSX Fan, Secret Service i tak dalej, i tak dalej. Także żeby to te czasopisma, które mam, przydały się do czegoś. No w końcu mój kanał to retroarchiwizacja, wypadałoby to jakoś archiwizować. Natomiast koncepcja jest nie do końca taka dopracowana i chciałbym tutaj Was poprosić o jakąś taką poradę, pomoc. Co jeszcze z tym zrobić? Bo przecież tam w tych czasopismach jest kopalnia wiedzy, kopalnia tematów, kopalnia jeśli chodzi o gry, o retro, już dzisiaj retro, bo wtedy te gry były nowe. Kopalnia ciekawostek, jest sporo różnych zapowiedzi, na przykład gier, które nigdy nie wyszły. Są różne listy ludzi, którzy ciekawe spostrzeżenia tam wysyłali. Jest kopalnia różnych tematów i może jakoś te czasopisma wykorzystać, natomiast nie wiem jak, po prostu mam tego bardzo dużo i ja nie jestem osobą, która kisi takie rzeczy w jakichś protektorach, w jakichś, kurde, nie wiem, foliach. W ogóle z tego nie używa, tak jak sporo kolekcjonerów kupuje jakieś gry czy samochody i one stoją. Samochody nie wyjeżdżają w ogóle z garażu, najwyżej tam przepali tego, a gry to trzyma w protektorach i w ogóle absolutnie ich nie ogrywa na PlayStation, czy na jakimś Nintendo, czy czymś, bo to kolekcja, on musi mieć na półce swoje chore jakieś ten kolekcjonerstwo, myśli, że jest kimś wyjątkowym, tego ważnym,
A nie, ja jestem po prostu za tym, że jak mam stare samochody, to trzeba nimi jeździć, a stare gry trzeba w nie grać i nie pokazywać. Tak samo czasopisma. Także, no, będę wdzięczny za wszelkie tutaj podpowiedzi, porady, co to zrobić. Po to jest ten kanał, ja tutaj zrzeszam społeczność retro, jestem królem retro i trzeba z tego korzystać. Także teraz zobaczmy sobie, jakich numerów mi brakuje, jakie numery mam. Zapraszam na długi film na pewno dzisiaj. No dobra, tu zaczynamy od tych najstarszych numerów, które mam od numeru pierwszego do 2004 roku, do 85. W drugim pudełku tamtym mam, no, powyżej 2004 roku do 2022. No więc tak. A osobno, na przykład tutaj z lewej strony, to mam poradniki. Też nie wszystkie, ale już zdobyć poradniki wszystkie w komplecie to już jest mega ciężkie, więc nawet nie będę próbował, ale mam. Tu jest ten pierwszy poradnik Extreme, potem drugi, nie, no to już tak przy okazji tylko pokazuję. No a oryginalny to był ten. I to tylko jeszcze tak przy okazji pokażę. Może ktoś będzie kiedyś zainteresowany wymianą na numery PSX-a tych z lat 90., których nie mam. Mam nowe poradniki Extreme. Kompletnie nowe, nieużywane. I są z naklejkami, proszę bardzo. Resident Evil 2. Tombi, naklejka na konsolę. Kto żył w tamtych latach, to pamięta, wie o co chodzi. Tutaj mamy Tekken 3 i tutaj mamy Tekken 3, ale taki wariant, taki jak był na okładce gry. I jeszcze jedna sztuka, też jeszcze z Residentem. Rzadkość dzisiaj, praktycznie niedostępne są te rzeczy. Chętnie się wymienię, ponieważ mam to. Ja dużo różnych skarbów mam. Także chętnie się na to wymienię. Na numery, których mi brakuje, także zaraz będziemy tutaj przeprowadzać inspekcję, czego mi brakuje. Dobra, no to lecimy po kolei. Tak sobie postawimy, żeby było widać wszystko, to tak oddalę kamerę i proszę bardzo, kolejne numery. No więc tak, na sam dół ląduje numer zerowy, ponieważ jest to, są tutaj starsze gry opisane, można powiedzieć, że sierpień 97, mimo że to wyszło dopiero w 2022 roku. Bardzo jestem z niego zadowolony, może kiedyś wyjdzie jeszcze minus 1, byłbym kurwa bardzo zadowolony, żeby coś takiego wyszło. Mam oryginalny numer pierwszy i obok niego wyląduje właśnie reedycja. Podobno, dowiedziałem się pocztą pantoflową, będą wydawane kolejne numery tutaj z początkowych, z lat 90., jeśli chodzi o PSX Extreme. Zobaczymy. Dobra, drugi prawdopodobnie niedługo też się ukaże. Zobaczymy. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. Ósmy. Dziesiąty. No niestety nie mam numeru dziewiątego. Można sobie notować. Numeru dziewiątego nie mam. Numer jedenasty, dwunasty, czyli podwójny, to był wakacyjny numer.
Dalej mam 15, więc brakuje mi 14, 13 i 14, tak? Czyli kolejne dwa numery, 13, 14. 16 mam. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23 i 24, znowu wakacyjny numer. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35 i 36 łączony, znowu wakacyjny numer. 37. 38. 39. 40. To świąteczny chyba był numer. 41. 42. 43. 44. 46. Czyli nie mam 45. Też chętnie ten numer nabędę. 48, więc też nie mam 47. Też można sobie zapisać, jeśli ktoś chciałby mi pomóc w tym temacie. I dalej mamy 49. 50. To ciekawostka, przy okazji mogę pokazać. W środku była jeszcze taka mini broszurka. Historia PSX Extreme, też to mam. W środku są bardzo fajne różne rzeczy. Fajnie też to było poczytać. Jedna z fajniejszych rzeczy w całym tym. Powiedzmy czasopiśmie do 50 numeru. I to było bardzo fajne, bardzo przyjemne. Ta gazetka wtedy dodana tam. Dobra, 51 teraz mamy. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Ulubiony numer wielu osób. If you know what I mean. 70.
71, 72, 73, 74, 75, 76. I tutaj na chwilę się zatrzymamy, ponieważ ten numer ostatnio dostałem również od PSX Extreme za to, że tak długo czekałem na tę koszulkę, którą też na sobie w tym momencie mam. O tą koszulkę, tak. Więc mam dwa te 76, więc bardzo chętnie się wymienię z kimś, jeśli ktoś poszukuje, to jeden z nich mogę tutaj wymienić się albo sprzedać. No w sumie żaden problem, albo to, albo to. Także jeden kładę na bok. I dalej lecimy. 70, teraz 7 jest. 78. 79. 80. 81. 82. 83, 84, 85. I tutaj w tym pojemniku już mi się więcej nie mieści, bo już po prostu będę go zamykał za chwilę. Więc przejdźmy teraz do drugiego pojemnika. To przesunę tylko. I teraz przechodzimy do drugiego pojemnika. Oczywiście wszystko znowu muszę tutaj przełożyć. Więc dobra, lecimy. Poprzednio mieliśmy 85, teraz mamy 86. Osiemdziesiąt siedem. Osiemdziesiąt osiem. Osiemdziesiąt dziewięć. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 teraz. I kolejny, tutaj był jubileusz numer 100. Sto jeden. Sto dwa. Sto trzy. Sto cztery. 105, 106, 106. Tutaj zagięta okładka, trzeba odkiąć. O, z jakiegoś powodu się zagięła, a to nic.
No dalej, mamy 107. Sto osiem. 109. 110. 110. I właśnie, tu się zaczynają już braki u mnie, czyli ostatni numer, który miałem, był 110, więc brakuje 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 i 124, bo dalej mam już 125, 126, 127, 128 i chwila, bo tutaj jeden jakiś numer archiwalny miałem i nie wiem, czy już on nie powinien być. 115 mam, jeden ten, co udało mi się wyrwać na tym, na tej imprezie PSX, więc dobra, 115 mam, więc tam uzupełniam brak. Tam było 110 i 125, więc tak, 115 będzie, więc oprócz tych, co wymieniłem, no to 115 można odjąć sobie. Dobra. I tak, 128 było poprzednio. No to teraz lecimy dalej. 128, dalej mam 129. 130. 131. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, no właśnie, tu już brakuje, no nie mam, czyli nie mam tak, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 i 158. Tych numerów nie mam, bo mam już dalej 159. No i dalej znowu nie mam 160, 161, 162, 163, 164, 165, bo mam już dalej 166. Tak. I lecimy dalej. 167, to jest 168, dalej mamy 169 i dalej 170, 171, 172, 173,
No i dalej znowu, tutaj mamy przerwę. Nie mam 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 i 182. A tutaj jest 183. No i dalej znowu nie mam 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190. O, już tutaj dalej mam 191, 192, 195. I przegapiłem tutaj chwilę, bo już mam niektóre numery tutaj, które mi się udało zdobyć. Właśnie tak, 184, więc to mogę tam uzupełnić. Gdzie to było? 184. O, to czyli ten numer jednak już będzie, 184. Dalej jest 185, też już mam zdobyty. Dobra. 188 mam. I jeszcze jeden, ale z jakąś inną alternatywną okładką, no powiedzmy niech będą dwa. 188. 194 będzie, więc też będzie zaraz brak uzupełniony, więc tak, 191 mam, 192, 190 teraz 4, no paru tam brakuje, nie? 195 tutaj i co tam dalej będzie? Następny, który będę miał, to będzie 203, a z tych tutaj 196, dobra, no to 196. 197, 2. Tylko patrzę, który w lepszym stanie. No ten chyba. Dobra, 197, 198, 199 jak widać nie mam, ale mam 200, więc 199 brakuje, tak, 200, no i dalej znowu będą braki, no mam 203 tutaj mam, tak, czyli brakuje 201 i 202. 203 mam, teraz dalej 204, 205, 207, więc nie mam 206. To tutaj to za późno, to teraz na razie tak, 214, więc brakuje 208, 209, 210, 211, 212 i 213. Dalej, 215 nie mam, tu jest 216, 217, 218, 221 i widzę, że są też dwie wersje okładek. Mam jedną taką, jedną taką. Okej, no dobra. To się wszystko zgadza tutaj przecież. I to są te same recenzje tutaj. No dobra, no niech będzie, chociaż nie lubię tak zbierać dwóch tych samych numerów, ale... No, może ktoś poszykuje jednego z nich, to dawać znać, to się tam dogadamy. Ale myślę, że to nie jest jakieś też specjalnie rzadkie, te 221, to już są nowe numery przecież. Dobra, 221, teraz dalej, co my mamy tutaj? 222, to jest 223, 234 tutaj, no to dużo brakuje, uła, no to tutaj mam teraz 226, więc brakuje 224, 225, 226, teraz tak, no tutaj dużo braku będzie teraz.
226, a dalej mam 234, więc brakuje 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 i dalej mam 234. 235 nie mam, ale mam 236. No i tutaj będzie teraz dużo braków. No to tak, brakuje 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, a tu już mam 258, więc kładę dalej. No dużo znowu będzie brakowało, więc 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281. No, długo to trwało. No i teraz mam 282. I dalej 283 brakuje, 284 i 285 brakuje, ponieważ mam tutaj 286. Tak? No to taba, co dalej? Brakuje 287, 288, 289, ponieważ 290 mam. Dalej 291 nie mam, ale mam 292. Teraz tak, 293 brakuje, 294 brakuje, mam 295, to jeden z niedawnych numerów, które kupiłem przy okazji mojego kupna PlayStation 5, może pamiętacie, pokazywałem go kiedyś. 295 to było, tak, teraz szukamy dalej. 296 mam, Gran Turismo 7, pokazywałem tą grę na moim kanale, zawiodłem się. 290, teraz mam tak, no więc tak, brakuje 297 i 298, mam 299, niedawno to kupiłem, jakoś to było chyba lipiec albo sierpień, lipiec raczej, w lipcu to było, więc, więc tak, a później kupiłem numer 300, tak, no i tu już powoli zbliżamy się do aktualnych numerów. No, później było 301, pokazywałem niedawno na kanale. 302, 303 i najnowszy numer 304 z grudnia 2022 roku. No, więc to tyle, jeśli chodzi o moje zbiory. Będę wdzięczny za jakąś tutaj pomoc, być może ktoś z Was właśnie ma jakieś brakujące numery i chciałby tutaj mnie wspomóc, żeby to zarchiwizować w jednym miejscu, no i będę mówił, tak jak mówiłem, starał się, gdy będę mówił o jakiejś grze, szukać artykułu, recenzji, czy zapowiedzi, czy czegoś jeszcze ciekawego, no i czekam na inne koncepcje tutaj, jak te numery wykorzystać, ponieważ tak jak już mówiłem na początku, jest to kopalnia wiedzy. Być może oglądają mnie również redaktorzy PSX Extreme. Bardzo mi miło, jeśli tak, może Wy będziecie w stanie mi pomóc. Fajnie by było. Nieoficjalnie się dowiedziałem, ale to takie plotki są, że właśnie początkowe numery PSX Extreme będą właśnie wznawiane, będą reedycje. No jak widzieliście, tam brakowało mi chyba 9 numeru i 13, 14, tak? No zobaczymy, no jak często będą, jeśli będą się ukazywać, jak często, to jak szybko to uzbieram. Natomiast jeśli nie w ten sposób, no to może ktoś z Was będzie w stanie mi pomóc. Tak jak pokazywałem, mam nawet
poradniki PS Extreme na wymianę w stanie nowym. Chętnie wymienię się, jeśli ktoś mi któryś z tych starych numerów, ale nie tych 100, ileś tam, czy 200 coś, ale tych początkowych, tam 9, 13, 14, chciałby się wymienić i miałby w stanie nowym, to by było super. Dziękuję w takim razie za uwagę. Dzisiaj taki materiał archiwizacyjny, jak to u mnie na kanale, a wracamy już w przyszłości do gier. To, co było obiecane, Ghostbusters, właśnie Amiga 500 Mini, Resident Evil 4 na PlayStation 2, no i pewnie coś na Pegasusa. I obiecałem też, że będą dema na PlayStation 1, także jest co grać. Jest właśnie co tutaj szykować. Jeszcze mamy na PlayStation 5 kupioną Kenę. Kena Bridge of Spirits. I kupione mamy jeszcze, to Dominika kupiła sobie. No nie wiem, pytanie, czy chcecie takie rzeczy oglądać na tym kanale, bo to bardziej retro jest kanał, a to jest nowa rzecz. Ghost of Tsushima na PlayStation 5, ta edycja jakaś tam taka ze wszystkimi jakimiś tam dodatkami, coś takiego. Także może też się pojawi, ale to niekoniecznie. No. Jeśli byście chcieli, to też dajcie znać. No. Tak, dzięki za uwagę w takim razie i do zobaczenia w przyszłych filmach. Cześć! Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare samochody, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie, Moto Retro Press, na którym pokazuję klasyczne pojazdy takie jak Polonezy, Fiaty 125P, Maluchy, Syrenki, Żuki i wiele innych PRL-owskich i kultowych aut. Oprócz tego naprawy, remonty i kupowanie Polonezów, których pokazuję na moim kanale najwięcej, w tym także remont mojego Poloneza Karo Plus i Poloneza Borewicza. Ponadto pokazuję relacje z różnego rodzaju imprez, zlotów czy pikników militarnych, wypadki samochodowe, dużo czołgów, pojazdy wojskowe, autobusy, ciężarówki i samochody z filmów, na przykład DeLorean z Powrotu do Przyszłości, Lotus Esprit z filmu z Jamesem Bondem, Dodge Monaco z filmu Bruce Brothers, czy Ford Falcon z Mad Maxa. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Moto Retro Press na YouTubie. Po prostu wpisz na YouTubie Moto Retro Press, ratujemy Polonezy.